Cześć, witam Was na kanale Drogerie Kobieca, z tej strony Agata. Dzisiaj przychodzę z odpowiedzią na kolejne pytanie z serii Q&A, czyli jak zapobiec zbieraniu się korektora pod oczami w ciągu dnia. Bez zbędnego przedłużania przechodzimy do rzeczy. Należy pamiętać o tym, że duży wpływ na to, jak makijaż w późniejszym czasie wygląda na naszej twarzy w ciągu dnia, ma nałożona wcześniej pielęgnacja. Pamiętajcie o tym, że możecie kupić najlepszy, najdroższy korektor na świecie, a jeżeli Wasza skóra nie będzie odpowiednio nawilżona, odżywiona, wypielęgnowana, makijaż będzie po prostu wyglądał źle. Warstwa kremu, którą aplikujecie pod oczy, nie może być zbyt duża. Jeżeli nałożymy tego kremu zbyt wiele, może on zwyczajnie nam się nie wchłonąć i właśnie to może w późniejszym czasie spowodować rolowanie się korektora pod oczami. Ale, kochani, z tego względu nie rezygnujemy z pielęgnacji, absolutnie nie. Kluczem do sukcesu są dwie kwestie. Pierwsza z nich to ilość, a druga z nich to formuła. Ilość może być naprawdę minimalna. Jeśli chodzi o formułę, to wybieramy zupełnie inne niż te na noc. Bardziej olejkowate i gęste zostawmy sobie na rytuał wieczorny, natomiast na dzień wybieramy konsystencje lekkie, a nawet żelowe. Samo nakładanie korektora ma też bardzo duże znaczenie. Pracujemy tutaj z produktami kremowymi, czyli tak jak w przypadku podkładu, lepiej jest nałożyć dwie cienkie warstwy niż jedną grubą. Bardzo często osoby, które borykają się z dużymi zasinieniami pod oczami w tej strefie, starają się za wszelką cenę na raz nałożyć bardzo grubą ilość korektora w tę okolicę, czego skóra pod oczami zwyczajnie nie jest w stanie znieść. Podejdźmy zatem do tematu strategicznie. Największe zasinienia są najczęściej zlokalizowane w dolinie łez, czyli tutaj. Jak zatem zaaplikować korektor, żeby zamaskować te zasinienia, aby skóra pod oczami wyglądała promiennie i świeżo. Najpierw aplikujemy sobie jedną cienką warstwę w tak zwany trójkąt młodości, czyli jedziemy korektorem do skrzydełka nosa, a następnie odbijamy i po skosie w kierunku skroni. Jeżeli nałożymy już tą jedną cienką warstwę, wtedy patrzymy w lusterku, jak wygląda nasza skóra i czy ewentualnie coś powinnyśmy jeszcze dołożyć. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, to będzie to miejsce najprawdopodobniej w dolinie łez. Właśnie w tym miejscu będziemy precyzyjnie pracować. Zwróćcie uwagę, że Wasza dolina łez jest tak naprawdę najgładszą częścią pod oczami, więc w tym miejscu możemy pozwolić sobie na odrobinę więcej korektora, a uwierzcie mi, że już niewielka ilość, dosłownie kropeczka nałożona precyzyjnie właśnie w tym miejscu sprawi, że Wasze spojrzenie będzie wyglądać zdecydowanie bardziej świeżo i promiennie. Osoby borykające się z problemem zasinień pod oczami, warto, żeby zwróciły uwagę, jaką formułę korektora używają aktualnie. Naprawdę nie obawiajcie się tych zastygających, kremowych korektorów, ponieważ one przy zdecydowanie mniejszej ilości produktu dają nam wyższe krycie. Z własnego doświadczenia mogę Wam zdradzić bardzo fajny patent, który w zasadzie sprawdza się przy większości korektorów kryjących. Zanim zaczniecie pracować sobie gąbeczką na skórze, dajcie mu chwilę. On sobie przez ten czas odparuje, przez co będzie zdecydowanie lepiej napigmentowany, a co za tym idzie, przy mniejszej ilości produktu uzyskacie większe krycie. Zdarza się tak, że bardzo często sygnalizujecie nam problem z utrzymywaniem się korektora w ciągu dnia, a jeżeli zaczynamy rozmawiać, okazuje się, że w żaden sposób nie utrwalacie obszaru pod oczami. Pamiętajcie o tym, że produkty płynne, kremowe zawsze należy utrwalić produktem sypkim. Robicie to często z obawy o to, że puder przesuszy Waszą i tak delikatną skórę pod oczami, natomiast bez obaw producenci wychodzą nam naprzeciw i teraz na rynku mamy dostępnych całe mnóstwo ciekawych produktów dedykowanych właśnie okolicy pod oczami. Przykładowe pudry to na przykład Puff Cloud od marki Paese lub Hean Secret Eye Powder. Są to produkty zdecydowanie bardziej lekkie, drobniej zmielone, więc idealnie sprawdzą się pod oczy, a przy okazji pięknie wygładzą tę okolicę. Dobrze, pudry mamy już omówione, a teraz dwa słowa o technice. Bardzo ważny jest ruch, którym aplikujemy sobie puder pod oczy. I koniecznie musi być to ruch wklepujący.
Nie możecie frywolnie jeździć sobie pędzelkiem po skórze w lewo i w prawo, bo jeżeli będziecie robić w ten sposób, to po prostu poprzesuwacie cały misternie i pięknie nałożony wcześniej korektor, więc tutaj pamiętamy o tym wklepywaniu. I do tego zadania możecie użyć dwóch narzędzi. Pierwszym narzędziem jest gąbeczka i tutaj działamy bardziej na takiej zasadzie bakingu, czyli używamy tej samej gąbeczki, którą wcześniej aplikowałyśmy sobie korektor, namaczamy ją troszeczkę w tym pudrze i w kierunku od zewnątrz do wewnątrz precyzyjnie wklepujemy sobie puder. Drugim narzędziem jest pędzelek, dobrze żeby był on płaski, chociaż taki do blendowania też może się sprawdzić i tutaj ta sama zasada. Najpierw wklepujemy kierunek od zewnątrz do wewnątrz i dopiero potem, jak dobrze zagruntujecie Wasz korektor, możecie omieść sobie nadmiar zaaplikowanego pudru pędzelkiem. Jeszcze jedna bardzo ważna sprawa i kolejny patent ode mnie, zanim przystąpicie do momentu pudrowania Waszej sfery pod oczami, musicie rozpracować cały korektor, który ewentualnie wcześniej powchodził Wam w załamania skóry. I dobrze jest przy tej czynności spojrzeć bardzo, bardzo mocno i wysoko w sufit, co pozwoli Wam dodatkowo wygładzić i napiąć skórę pod oczami, więc wszystko będzie wyglądać jeszcze bardziej gładko. Kochani, to by było na tyle. Mam nadzieję, że rozwiałam Wasze korektorowe wątpliwości i teraz wszyscy będziemy mieli piękną i gładką skórę pod oczami. Jeżeli podobał Wam się dzisiejszy materiał, bardzo proszę o łapki w górę oraz o subskrypcję naszego kanału. Widzimy się już niebawem w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Cześć!